niszczyciele min dla marynarki wojennej. Szef MON podpisał umowę niszczyciele min Cormoran II dla marynarki wojennej. Umowa podpisana. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w niedzielę umowę na dostarczenie marynarce wojennej kolejnych trzech niszczycieli min typu Cormoran II. Jak wyjaśniono w piątkowym komunikacie ministerstwa, stronami umowy są Skarb Państwa, Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum Stocznia Remontowa Skip Building wraz z PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. Przedmiotem umowy jest pozyskanie trzech kolejnych nowoczesnych niszczycieli min typu Cormoran II wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Jak zapowiada resort obrony, razem z prototypowym okrętem serii Orb Cormoran oraz seryjnymi jednostkami Orb Mewa i Orb Albatros będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej marynarki wojennej RP. MON zapowiada, że okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027 i wejdą w skład 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Poszukiwanie i zwalczanie min morskich. Okręty typu Cormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. MON przypomina, że uroczyste podniesienie bandery na Orb Cormoran, pierwszej, prototypowej, jednostce odbyło się 28 listopada 2017 rok. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258, Orb Albatros i Orb Mewa, podpisano pod koniec grudnia 2017 rok. Drugi z serii Orb Albatros zbudowano w październiku 2019 rok. I aktualnie przechodzi wojskowe próby zdawczo-odbiorcze, natomiast trzecia Orb Mewa została zbudowana w grudniu 2020 rok. I aktualnie znajduje się na etapie realizowanych przez wykonawcę prób morskich. Orb Albatros, jak zapowiada resort obrony, powinien zostać przekazany do 8 Flotyli Obrony Wybrzeża w sierpniu, natomiast spodziewany odbiór Orb Mewa powinien nastąpić w listopadzie tego roku.